Trener Wiesław Kmiecik. Tomaszowianin z wyboru, tak można powiedzieć? No, można to tak nazwać. 30 lat mieszkał w Tomaszowie. Jak powstał to w 1984, to zostałem tam zatrudniony jako młodziutki wtedy trener, 28-letni. Tak zacząłem i tak tkwię. Można powiedzieć, że to jest sukces wielu osób, ale dwóch z regionu łódzkiego na pewno. Jeszcze można dodać do tego pierwszego trenera Mieczysława Szymajny. Nie, no jasne, o Mieczysławie tutaj było powiedziane. Jest to człowiek, który na pewno bardzo dużo zrobił. No i wiadomo, nie byłoby Zbyszka, gdyby nie Mieczysław, który po prostu jest tak zapalonym nauczycielem, trenerem, który rozwija sport właśnie w takiej małej miejscowości jak Domaniewice. Można by sądzić, że wszędzie w Polsce mogłaby być sekcja łyżwiarska, no ale nie jest to takie proste. To tylko dzięki uporowi właśnie Mieczysława tak się to udało. Dostał pan pod swoje skrzydła zawodnika, którego już wcześniej inni trenerzy kształtowali. Co trzeba było zrobić, żeby Zbyszek Grudko osiągał takie sukcesy na arenie międzynarodowej? No, Zbyszek 4 lata temu był 27 na igrzyskach na tym dystansie. Wiadomo, że wtedy jego staż na torze długim był jeszcze krótki, bo wcześniej jeździł na torze krótkim, na short tracku. No jest to jednak troszeczkę inna technika. Pracowaliśmy bardzo systematycznie przede wszystkim nad techniką ruchu, bo motorycznie Zbyszek był zdolny i oczywiście te cechy też podnosiliśmy, ale przede wszystkim technika i można powiedzieć, że to się bardzo udało. Z roku na rok się przesuwał, był coraz lepszy. W 2011 był 14 na Mistrzostwach Świata, potem był 9. No i rok temu wygrał Puchar Świata, stawał kilka razy na podium. No i teraz właśnie ten uprawniony wynik. Na taki sam wynik, przynajmniej też na medal, liczył ponad 20 lat temu Jaromir Radke. Jemu się to wtedy nie udało. Widzi pan jakieś błędy? Bo warunki do treningu w Polsce były bardzo podobne jak w tej chwili. Czy nie mówiłbym o błędach? Może to trochę nas przerosło i może Jarka, i może mnie. Troszkę inna była sytuacja. On był wtedy jakby sam z takim potencjałem. Ta forma przyszła na miesiąc dokładnie przed igrzyskami, ale też nie było jakby takiej stabilizacji na tak wysokim poziomie. U Zbyszka to już wyglądało zupełnie inaczej. Mówię, poprzedni cały sezon, zdobycie Pucharu Świata, do tego Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata Wieloboju, czyli podium było w tamtym roku chyba 6 albo 7 razy. No i potwierdzone to było w tym roku 2 razy na podium w Pucharze Świata, także mówię, ta pozycja jakby wyjściowa była taka ustabilizowana. Czyli większe prawdopodobieństwo zdobycia tego medalu. No, udało się znakomicie, a poza tym ja tego nie ukrywam. 20 lat temu ja byłem trenerem kadry już od 1988 roku. Na pewno miałem dużą wiedzę, ale nie taką jak w tej chwili. Od tych ponad 20 lat, od olimpiady w Calgary, kiedy cały świat już uciekał pod dach hal, w Polsce nie zrobiono tak naprawdę nic. Można powiedzieć, że ten tor w Tomaszowie to tylko niszczał, bo na pewno nie był ulepszany. A pomimo tego udało się w takich warunkach osiągnąć tak wielkie sukcesy jak brąz w Vancouver, jak teraz 3 medale w Soczi. Jak to się w ogóle robi w takiej sytuacji, kiedy nie ma warunków, a kiedy osiąga się tak duże sukcesy? Dużo rzeczy się na to składa. Na pewno to, że się dopracowaliśmy, to co ja tam przed chwilą wspominałem, że statystycznie rzecz biorąc zawsze jakiś poziom prezentowaliśmy na poziomie powiedzmy 10 miejsca, czasami wyżej, czasami gdzieś tutaj w drugiej dziesiątce, ale w tej chwili się to ułożyło tak, że jest grupa zdolnych zawodniczek i zdolnych zawodników jakby w jednym czasie. No do tego są trenerzy, którzy my jesteśmy wykształceni, mamy duże doświadczenie. Ja przez wiele lat miałem kontakty z Holandią. Mieliśmy tam sponsora przez 5 lat na początku lat 90. Także dużo, dużo z tego korzystałem. No i potem to już jest tak jak w rywalizacji. No, kto kogo przechytrzy, kto lepiej to poprowadzi i tak dalej. No i udało się.
sporo osób, które wcześniej nie oglądało łyżwiarstwa szybkiego, teraz oglądało, śledziło te relacje, te transmisje z Soczi i wielokrotnie od takich kibiców, laików słyszałem pytania, co ci trenerzy są im w stanie przekazać, czy to podczas biegów indywidualnych, kiedy pan krzyczy czasami, pokazuje coś na przykład Zbigniewowi Brudce albo innym reprezentantom, albo podczas biegu drużynowego, kiedy są jakieś karteczki, strzałki, niektórzy mają w górę, w dół, co wy im wtedy przekazujecie? No, oni mają informacje na temat tempa, w jakim się przemieszczają, czyli okrążenie, my na to mówimy runda, ma 400 metrów, tak jak na bieżni, tylko jest troszeczkę inny kształt, bo proste są wydłużone, wieraże są bardziej ostre. Oni mają czas każdego okrążenia pokazany na tablicy i my przed biegiem zakładamy, w jakim tempie mają się przemieszać i mają informacje. Dodatkowo, tak jak teraz jeszcze Witold wypisywał im, czy przegrywają, czy prowadzą. Czyli się pisze minus albo plus i podaje się w sekundach, jako to jest różnica, czy w częściach sekundy. Także ta informacja wzrokowa, bo głosowo też można to podawać, ale to wtedy jak nie ma kibiców, to ten zawodnik też słyszy. Nie? Natomiast przy takiej wrzawie i tak dalej, to tylko podczas wzrokowe działanie. Ma pan nadzieję, pewność, wiarę w to, że zmieni się teraz sytuacja łyżwiarstwa szybkiego, że to będzie dyscyplina bardziej popularna, a przede wszystkim będą lepsze warunki do treningu w Polsce? Mam nadzieję, bo jestem optymistą. Gdybym nie był, to w ogóle bym tu nie stał. W tej chwili bym z wami nie rozmawiał. Myślę, że do tego dojdziemy stopniowo, bo też tam wspomniałem. Chodzi o to, że taki obiekt jest przede wszystkim obieg rekreacyjny. To nie jest wydumany, no nie chcę mówić konkretnie, ale nawet czy tor bobslejowy, czy nawet skocznia narciarska. To jest dla garstki ludzi, którzy potrafią to robić. Pozostali mogą tylko obserwować. Natomiast Panom związkiem jest zupełnie odwrotnie. Tysiące ludzi mogą z tego korzystać, bo takie są przykłady. No podałem, Stadion Narodowy 100 tysięcy wejść w ciągu miesiąca. Na Stegnach niektórzy nie wchodzili w tym roku, w ogóle po dwie godziny stali w kolejce. Czyli każde duże miasto by mogło taki obiekt wybudować i on by funkcjonował, służyłby ludziom. A łyżwy to przy okazji. Bo nam trzeba 4 godziny dziennie do treningu. I to jest wszystko, a reszta obiekt jest po prostu dla ludzi. To pokusi się pan o taką ocenę tego, jak to się mogło stać, że do tej pory nie ma hali dla łyżwiarzy szybkich? Ale wielu rzeczy w Polsce nie ma. Ktoś powie, o czym wy mówicie, jak tu nie ma tego, nie ma tamtego. No to nie jesteśmy za mocni w tym. To tak fajnie wygląda, że zdobyliśmy medale. Wystarczy spojrzeć, że w niektórych dyscyplinach w ogóle nie było reprezentacji. Myśmy mieszkali w największej wiosce lodowej i raptem było 11 osób. To było wszystko. Jedna dziewczyna z short tracku i fajnie, bo 10 osób z toru długiego. A gdzie są hokeiści? Gdzie jest łyżwiarstwo figurowe? Już nie mówię o curlingu, bo akurat nie jestem fanem tego sportu, ale no, tak jak powiedziałem, siłę się ocenia przede wszystkim też, ktoś powiedział, po miejscach punktowanych, po miejscach nawet w drugiej dziesiątce. I trzeba troszeczkę, jeśli chcemy mieć sport na jakimś takim poziomie, to trzeba to wszystko powoli zmienić. Na pewno dużo się zmieniło, bo tyle orlików, ile powstało, to jest piękna sprawa, bo akurat piłką się też pasjonuje. Stadiony, no to wiadomo, ale ile obiektów, ile basenów powstało, no niedobrze mogą powstawać lodowiska, które no, służyły takiej dyscyplinie jak łyżwiarstwo, bo wszyscy się przekonali, że jest to piękny sport widowiskowy, że w telewizji to się dobrze ogląda i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.